A więc wywalili cię z roboty, bo zacząłeś bić randomowych ludzi? Proszę, nie bili mojego taty. Czekaj, to jest twój tata? Między innymi. Okej, Michale, a w tonie to znaczy Michale Schmidt chce, żebyś spędził 5 nocy u Fryderyka. Nie, dzięki, wolę być bezrobotny na raz. Jak nie znajdziesz roboty, to zabiorę ci twoją siostrę i będę mieć z niej 500+. Dobra, jednak chcę tę robotę. Hello and welcome to Freddy Fazbear's Pizzeria. What the? Znowu mam ten sam sen, w którym mój młodszy brat zostaje porwany. Zaraz, ten sen jest jakiś inny. Czy to Freddy Fazbear? Dzień dobry, tutaj policja. O mój Boże, to biała kobieta jumpscare. Dobra, słuchajcie, musimy zabić Michała albo chociaż sprawić, żeby go wywalili z roboty. Nie wiem w sumie co gorsze. Siema, jestem MatPat. Chcecie posłuchać mojej teorii z FNAF? Dobra, musimy rozwalić pizzerię Freddy'ego Fazbeara. Czemu? Chuj wie, o kurde, cika FNAF. O kurde, Freddy FNAF, ciekawe co się stanie, jak wsadzę głowę w jego mordę. Ej, gdzie jest Max? Okej, a więc to miejsce jest śmiertelnie niebezpieczne, będę cię tu zabierał co noc. Po tu żadnym pozorem nie gadaj z animatronikami. O kurde, Freddy FNAF. O kurde, Dora poznaje świat. Siema, to znowu ja. Czy ty w ogóle pracujesz w tej robocie, na co właściwie idą nasze podatki? Zamknij łeb, bo cię zastrzelę. Będziemy budować fort. Bo mi wszystko okej? Czy ty jesteś normalny, czemu budujesz fort z animatronikami, przecież one są niebezpieczne. Ale to był twój pomysł. I'm gonna kill you! Jeny, znowu ten sen. Ej, odsprzedaj nam duszę siostry za 500 bobux. Jasna sprawa. Nie, chwila, zmieniłem zdanie. 1000 bobux to minimum. O kurde, Freddy FNAF. Debilu, to nie Freddy, tylko Golden Freddy. Widać, że nie widziałaś 8-godzinnego materiału na YouTube na temat całej fabuły FNAF. Dobra, ale jak on się dostał do mojego domu? Ale korki dzisiaj. Czemu moja ciocia nie żyje? Nie, ona tylko śpi. William Afton jest moim ojcem, lol. A w ogóle to zabił jakieś 5 dzieci. I dopiero teraz mi to mówisz? Czemu nic nie powiedziałaś wcześniej? I forgot. No siema, to ja zabiłem twojego młodszego brata. O mój Boże, to kudłaty ze Scooby-Doo. Zaraz, czy ty tutaj przyjechałeś samochodem już w tym stroju? Może. Dobra, ręce do góry, jesteś aresztowany. Bo co mi zrobisz? Zastrzelisz mnie. Ach, shit, zastrzeliła mnie. Okej, tego się nie spodziewałem. Na szczęście jestem kuloodporny. Na szczęście jestem główną bohaterką, więc nie mogę umrzeć. Czy moglibyście skopać mu w końcu ten fioletowy ryj? Nie dorwiecie mnie tak łatwo. Czekaj, czemu ten strój jest nagle taki ciasny? Okay, so the first night is never usually that bad in any of the games, so I'll play through.